Partnerem odcinka jest Mastercard, organizator programu Bezcenne Chwile. Zarejestruj kartę w programie, płać Mastercard za zakupy na Allegro, zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody, na przykład karty podarunkowe Allegro. Szczegóły na bezcennechwile.pl. Sprawdziłam własne doświadczenie i wychodzi mi na to, że jednak wiele rzeczy myliłam z miłością. Chciałabym któregoś dnia przed śmiercią po prostu móc naprawdę być blisko tej idealnej definicji miłości. Te wszystkie nowe fundamenty, które położyłam pod bycie w świecie, one są trwałe. Kiedy jeszcze byłam w zespole Hej, notorycznie chorowałam. Ta dojrzałość powoduje, że zaczynamy zadawać sobie pytanie, czy ja naprawdę tego chcę, albo po co ja coś robię. Dzień dobry w moim stylu, to już teraz wszystko wiecie, więc zapraszam Was na godzinną nosoterapię. Panie i panowie, Kasia Nosowska. Cześć Kasiu. Cześć. No fajnie, że tu jesteś. Wiesz, co tu się od rana działo, jak poinformowałam, tak troszeczkę jeszcze nie zdradzając szczegółów. Pokazywałam Twoją książkę, że ją czytam i pytałam dziewczyny i chłopaków, czy wiedzą, co tu się święci. Wszyscy bez pudła, że będzie nasza rozmowa. To róbmy tę naszą rozmowę. Wiesz, że to już 3 lata minęły od poprzedniej? No musiało minąć sporo czasu, bo mam wrażenie, że bardzo, bardzo dużo się u mnie dzieje. Mam wrażenie, że jakbym teraz miała tak ocenić, to, że z 6 lat temu się słyszałyśmy. No, czyli podwójnie. Ja mam kłopot w tej chwili z określaniem w ogóle czasu. Ale masz takie odczucie jak ja, że tydzień mija jak 2 dni? Mam wrażenie, że coś się z dobą stało na pewno. Mam wrażenie, że coś się stało z tygodniami, miesiącami, i w związku z tym z latami. Tak. Nie umiem tego zinterpretować, ale rozmawiam z różnymi osobami i wszyscy mają to samo wrażenie. Do czego my zmierzamy? Do jakiegoś końca? Rychłego? Nie dramatyzujmy, po prostu. Może to jest taki specjalny jakiś myk, który serwuje nam rzeczywistość, żebyśmy mieli jakby, może to jest kolejna forma pobudzenia nas do przytomnego funkcjonowania, bo jeżeli czas naprawdę biegnie szybciej, jeżeli coś się dzieje z dobą, to może sprowokować bardzo rozsądne podejście do doby jako takiej. Czyli możemy na przykład uświadomić sobie ten prędkość upływu czasu i w związku z tym zacząć zawiadywać życiem jakoś tak sensowniej. Łatwiej zawiadywać życiem, jak ma się fajne książki pod ręką. Dzisiaj spotykamy się też z tej okazji. Katarzyna Nosowska, 3. książka, Nie mylić z miłością. Wyszło mi na to, jak ją przeczytałam, że serwujesz nam kolejną nosoterapię. Jesteś naszą nosoterapeutką. Ty jesteś lepsza w słowa, jesteś poetką. A ja to tam tylko kombinuję, ale może być nosoterapia, czy chcesz coś dodać, odjąć? No nie, bo to by trochę, znaczy bardzo ładna zbitka, bardzo mi się podoba, natomiast kreatywność pani, ale mam jakiś taki kłopot jakby z tym, bo jednak terapeuci to są profesjonaliści, to są ludzie, którzy zęby zjedli na zgłębianiu wiedzy dotyczącej człowieka i mechanizmów jego działania, a ja jednak jestem rzeczywiście żywo praktykującą życie, natomiast nie odważyłabym się startować w roli terapeutki, absolutnie. A wiesz, gdzie dziewczyny czytają Twoją książkę? Nie wiem. A to ja Ci powiem, bo ja dzisiaj dostałam wiadomość od mojej przyjaciółki. Pozdrów Kasię, powiedziała Agata. Agato, więc pozdrawiam w Twoim imieniu. Dziękuję. Kasię. I Agata napisała do mnie tak, bo była w szpitalu na poważnej operacji. Chyba nie bałam się wcale dzięki temu, że czytałam wtedy tę książkę, bo ona dodawała mi otuchy. I mnie to bardzo wzrusza. Mnie też. No ostatnio, bo to nie tylko, wiesz, pociągi, autobusy, czytniki, to też takie sytuacje dla nas. Tak, ja wiem, że ta książka, też napisałam o tym na Instagramie, bo niesamowicie mnie jakoś wzrusza, że ona bywa w świecie, czyli że ludzie zabierają ją w podróż. I rzeczywiście bywa w miejscach, w których nigdy nie postawiłam stopy. Czyli nie wiem, jak tam jest, ale na jakiejś dziwnej zasadzie cieszę się, że kawałek mnie mimo wszystko styka się z zupełnie innymi okolicznościami przyrody. To jest bardzo piękne. No ale też ostatnio na jakimś spotkaniu autorskim była pani, która powiedziała, że zabiera do sanatorium wszystkie 3. I też mi się zrobiło bardzo miło. Myślę, powiedziała mi, że niczego nie ryzykuje, bo sanatorium ma jej przynieść pewnie jakąś odrobinę oddechu i więcej zdrowia, a książki nie są jakoś, moim zdaniem, przesadnie inwazyjne, więc myślę, że takie wieczorki w sanatorium przy tych krótkich rozdziałach mogą być sensowne. Kasia, czego nie mylić z miłością?
No nie wiem, no próbuję odpowiedzieć na to pytanie właśnie w ostatniej książce. Mam wrażenie, że... No ale właśnie jak już napisałaś, to chyba już wiesz. No wiem, ale jakby myślę, że nie jestem w stanie sformułować, to są moje przemyślenia i zachęcam jakby czytelnika do tego, żeby zadał sobie pytanie i szczerze na nie odpowiedział, czy widzi to podobnie, czy zupełnie inaczej, czy rzeczywiście jest w stanie, przeanalizowawszy swoje doświadczenie, dojść do wniosku, że absolutnie ma pewność, że to, co odczuwa na przykład w relacji ze sobą albo z innymi ludźmi, jest miłością, bo ja się nie ustawiam do walki w tej sprawie, tylko po prostu to są moje refleksje. Sprawdziłam własne doświadczenie i wychodzi mi na to, że jednak wiele rzeczy myliłam z miłością. Może to wynika z tego, że na tym etapie własnego życia ja naprawdę chciałabym aspirować do czegoś więcej niż tylko takie zadowalanie się tym, co wiedzą, którą zdobyłam do tej pory w życiu. Czuję gdzieś, ale to jest czucie, a nie intelektualna jakiś przewód intelektualny, że miłość w tej takiej idealnej, potężnej, mocarnej odsłonie jest czymś więcej niż mi się wydawało to, co ja uprawiam, nazywając miłością. Czyli te wszystkie takie wrażenia na poziomie zamknięte, na poziomie ciała, te motyle, to uniesienie, to całe zakochanie, wszystkie inne formy miłości, platoniczne i te pozostałe, i pożądanie, i również seks, że one, te wszystkie aspekty mogą być świetną praktyką, która ma na celu przybliżyć nas do zrealizowania, być może ostatecznie, taką mam wielką nadzieję, idei tej najwyższej formy miłości. No bo z drugiej strony, co my mamy do roboty w tym życiu, niż właśnie stawiać sobie cele i próbować przy dużym zaangażowaniu po prostu je osiągać. Więc ja mam na dzień dzisiejszy takie cele. Chciałabym któregoś dnia przed śmiercią po prostu móc naprawdę być blisko tej idealnej definicji miłości. Potężnej, pięknej. A ona jest możliwa bez miłości własnej? Myślę, że na pewno nie. Mówię, umownie podchodźmy do tych wszystkich określeń typu na pewno, zawsze, nigdy i tak dalej. Bo ja tak myślę. Myślę, że absolutnie nie byłam w stanie kochać prawdziwie nikogo, łącznie z moim synem. Ta miłość do niego była jakby blisko bardzo. Na pewno tego aspektu miłości, który nazywa się bezwarunkowością, czyli ja jego kochałam, chociaż może też kłamie, nie do końca, bo jednak będąc zbudowaną z oczekiwań, również miałam oczekiwania wobec tej istoty małej, kurczę, bo inaczej nie byłoby między nami okazjonalnie jakichś konfliktów i wyładowań elektrycznych, bo kłóciliśmy się na przykład o szkołę, czyli wydawało mi się, że on powinien coś w kwestii szkoły, a tymczasem się okazuje, że to jest po prostu, to jest osobnik, to jest, on jest osobny i być może on ma zupełnie inne podejście do kwestii typu edukacja i tak dalej. Może on jest z natury zbuntowany przeciwko temu systemowi, a ja próbowałam wspierać system w tym, żeby go w dyby wsadzić. Także, no mówię, ale tutaj rzeczywiście po prostu bez względu na to, do czego by między nami nie dochodziło, ja zawsze czułam taką ogromną bliskość i więź z tym dzieckiem. Natomiast w pozostałych spotkaniach z ludźmi, no niestety, no po prostu określam to rodzajem jakiejś tam transakcji, bo rzeczywiście relacje z ludźmi zawierały elementy, które występują w transakcjach takich handlowych, no czyli inwestycja, oczekiwanie, że ta inwestycja przyniesie jakiś zysk, sprawdzanie, czy wspólnik się wywiązuje z umowy, denerwowanie się na wspólnika, no i w paru przypadkach oczywiście zerwanie umowy o współpracę, ponieważ po prostu okazywało się, że oczekiwania i nadzieje pokładane w biznesie się po prostu nie zrealizowały. To prawda, ale to można też spokojnie przełożyć na relacje niebiznesowe, nie? Bo my zawsze mamy jakieś oczekiwania. Ale oczywiście, no więc ja mówię, roszczenia. Tak, że to jest chyba... Ci ludzie ze wschodu, oni to często podkreślają, że oczekiwania równa się cierpienie i bardzo długo nie pochylałam się w ogóle nad sprawdzeniem, czy to jest zasadne, co oni mówią.
No ale okazało się, że przyszedł taki moment i naprawdę, no po prostu wychodzi na to, że mają rację. Oni mają rację. Bo za każdym razem, kiedy pokładałam nadzieję, kiedy oczekiwałam, to wcześniej czy później doświadczałam bardzo dużego rozczarowania, żeby nie powiedzieć właśnie w niektórych przypadkach, że cierpienia. No, czyli mówię, no, wracając na ten moment życia, uważam, że absolutnie wszystkie narzędzia i całą jakąś taką moc, żeby dokonywać zmian i żeby po prostu uznać ciało i miejsce w świecie za dobre tak naprawdę ostatecznie, to mamy to w sobie i ta relacja, którą ja buduję na przykład ze sobą i te wszystkie nowe fundamenty, które położyłam pod bycie w świecie, one są trwałe. Wiem to na pewno, bo no, wymaga to oczywiście takiej uczciwości wobec siebie, mówienia prawdy sobie również. Czasami ta prawda nie jest wcale przyjemna i no ale mówię, profity są z tego jakieś ogromne. I jest to niezbywalne, po prostu jest to niezbywalne, bo jeżeli ja nadam sobie wartość, to jestem na tyle blisko ze sobą i lubię siebie już w tej chwili, że ja tej wartości sobie nie odbiorę, po prostu. Wiesz co, w tej książce jest dużo, bo już o tym wspomniałaś, o ciele. Jest dużo o bliskości, jest dużo o seksie, jest dużo o samoseksie, o samości, tak? Tak dobrze zapamiętałam? O samości, ty tak nazywasz tę cielesną przyjemność, którą możemy mieć sami ze sobą. Coś, co przez wieki było rugowane z naszych umysłów i serc i dusz przez religię. Jako rzecz zakazaną, nawet było takie sformułowanie, które tutaj też podbijasz, samogwałt, czyli jednak z tym drugim członem tego wyrazu jakby nie mamy kłopotu, bo wszyscy wiemy, że gwałt to coś złego. Tak. A w tym sformułowaniu skutecznie nas to odsuwało, nie powiem, że mogło odsuwać, powiem uogólniając, odsuwało od akceptacji ciała, od kochania go, od kochania się samemu ze sobą. I wiesz co, za to też ci dziękuję, bo to jest trochę tak jakby w tej książce, oczywiście ty walisz prosto z mostu, ale pojawia się to dość często. I ponieważ tego ciała i jego możliwości i jego jakości jesteśmy od początku oduczani, to jest taki moim zdaniem wkład twój też w to, żeby przez przyjemność płynącą z ciała zrozumieć właśnie to coś, co powiedziałaś wcześniej, to zbliżanie się do jakiegoś ideału miłości. No i teraz pytanie, czy ta samość, to bycie z sobą, sprawianie sobie przyjemności, swojemu ciału w kontekście seksualnym zbliża nas do miłości? No, myślę, że nie jest to jakiś najistotniejszy element, to nie jest absolutnie konieczne, ale na pewno zbliża nas do tej miłości własnej, czyli jeżeli posiadamy elementy w ciele, które są, no powiedzmy, omiatane spojrzeniem z rzadka, no to my nie mamy, jakby, ja tak miałam, że po prostu funkcjonowałam w głowie, czyli poniżej brody wszystko było jakieś takie niezamieszkane, nadużywane, zaniedbywane. Po prostu przebywałam głównie w głowie, tam się czułam bezpiecznie i wszystkie jakby, no tam się rozgrywało moje życie. Natomiast okazuje się, że nie da się abstrahować od ciała, ponieważ ono, to jest wspaniałe, ono przechowuje dla nas wspomnienia, nie tylko głowa, bo głowa ma tendencję do tego, żeby te najtrudniejsze wspomnienia na przykład i zdarzenia z życia i jakieś traumy po prostu przenosić do katalogu podświadomość, gdzie no, naprawdę się trudno dostać. Tam to są poważne sejfy. Wystarczy zgubić kod i możemy nigdy nie wejść w kontakt ze swoją własną historią. No ale są tacy, którzy upierają się, że te traumy, złe doświadczenia, to wszystko, co wypychamy, jednak lokuje nam się, materializuje nam się w ciele. W ciele, właśnie. I to sformułowanie ciało pamięta, ono jest tak jakieś mocne i piękne, bo ono naprawdę pamięta, ono wie. Wierzę głęboko, bo wielokrotnie ciało próbowało się ze mną komunikować, czyli kiedy jeszcze byłam w zespole Hej, notorycznie chorowałam. Po prostu przechodziłam z jednego zapalenia oskrzeli w następne i z anginy w anginę i bez przerwy. To już po prostu i to się tylko i wyłącznie pogłębiało i w ostatnim czasie
zaczęliśmy już odwoływać koncerty, ponieważ ja bez przerwy byłam chora. Na samą myśl o realizacji kolejnego dnia, zadania z kalendarza w kontekście bycia w zespole, po prostu natychmiast się pojawiała choroba. Ale jazda. I to było nie do wytrzymania i w pewnym momencie, ale też wiadomo, to się działo równolegle z tym, że we mnie coś zaczynało pękać i ja wiedziałam, że po prostu uczciwość nakazuje powiedzieć sobie to wreszcie głośno. Ja już nie chcę, ja nie dam rady dłużej. Tak. I no, nie wiem, no nie mam na to żadnych na papierze jakichś dowodów i nie jestem w stanie tego udowodnić w ten taki twardy sposób, który ludzie bardzo szanują. Ale jedno jest pewne, że odkąd zawiesiliśmy zespół Hej, no to po prostu ja właściwie w ogóle nie choruję. Czy nie brałam ani razu antybiotyku. To jest kupę lat. No więc o czym my mówimy? Być może to ciało naprawdę po prostu, bo głowa cały czas się upierała, że nie, jeszcze dam radę, jeszcze dam radę, jeszcze się trochę docisnę, bo przecież inni, bo przecież co oni zrobią i tak dalej. Natomiast po prostu ciało pierwsze mówiło, a teraz sobie tu się położysz i się nie ruszysz, bo to nie jest środowisko, to nie jest miejsce w życiu, w którym aktualnie chcesz przebywać, tylko sama jeszcze upierasz się tego nie zauważać. No. Rozumiem to. Rozumiem to też, jak wylądowałam w szpitalu i co nieco zostało ze mnie usunięte, to nagle zrobiła się przestrzeń na nowe myślenie o nowych, powiedziałaś, nowe fundamenty. Tak, to jest prawda. Po prostu pojawiają się wtedy w przestrzeni, w tej głowie, w której ja też żyłam długo. Ładne to, od brody w dół mnie nie było. Rozumiem to w 100% i myślę, że bardzo dużo kobiet to teraz czuje i rozumie. Może i mężczyzn też, bo różnie osoby nas oglądają. Ale myślę, że to kobietom jest przypisana też taka, no to wszystko się zbiera do kupy, role społeczne i te wszystkie kody, które załapujemy z biegiem, jak ty to mówisz, rzeczywistość, piszesz w książce, rzeczywistość przystawia nam pierś do ust i my wysysamy tam kwaśne mleko. Tak, te Zsiadłe. Wszystkie właśnie takie. A nie każdy lubi mleko na przykład w ogóle, nie? Właśnie. Więc bardzo, bardzo to jest prawdziwe. I myślę teraz tak jakoś miękko z tego ciała, któremu nie wierzymy, a twoja historia pokazuje. I myślę, że dużo osób ma to na koncie, że ciało zawsze wie i podpowie i mówi i krzyczy czasem do nas. Chciałam na chwilę wrócić do głowy, choć z ciałem też to związane, bo jeden z rozdziałów jest o wstydzie. I oczywiście dzisiaj kreślę w książkach, mówiłam ci, bezlitośnie, wszystko to, co kocham, podkreślam, bo potem wracam do tych książek i wiem, które rzeczy mnie w danym momencie łapały, nie? A które na przykład mam po 3 latach, inaczej patrzę już na to, co na przykład pisałaś, a Jerzy mi powiedziała, albo w powrocie z Bambuko, jakby inaczej zawsze dlatego sobie kreślę. No i w tym rozdziale o wstydzie kończysz tak. Kochani najmilsi, najdoskonalsi w aktualnej formie. Jebać wstyd! On zawstydza miłość, która nie lubi gościć w przestrzeniach przez niego opanowanych. PS. Czy nie wstyd mi przeklinać? Odpowiedź? Już nie. Już nie. Ale co tak chcesz powiedzieć, że kurde lecą? Ale zawsze leciały. To znaczy ja nie jestem jakoś przesadnie z tego dumna. Myślę, że ostatecznie chciałabym dążyć do takiego miejsca, w którym po prostu nie będę już odczuwała potrzeby, nie wiem, na przykład skracania przebiegu wypowiedzi, używając mocnego słowa po to, żeby się za bardzo nie rozwijać. No to jebać wstyd, wydaje mi się, że no nie jest to za ładne. Przecież ja też nie uważam, że to jest kategoria słowa super przyjemne dla ucha. Natomiast czasami jeszcze po prostu mam wrażenie, że powiedzieć najprościej i użyć tego wzmocnienia, to działa najsilniej, najwięcej mówi. No bo słowa mają energię. Jeśli wyrazisz swój sprzeciw tym słowem na jod, to jakby schodzi z ciebie. No tak przynajmniej czułam i tak napisałam. To nie jest po to, żeby... Tym bardziej, że nie wchodzę w jakieś cudze buty, używając okazjonalnie takiego języka, tylko na co dzień, oczywiście, że od zawsze. Ja się bardzo pilnowałam w przestrzeni publicznej, w tekstach i tak dalej. Ostatnio nawet w tekstach zdarzyło mi się użyć kilkukrotnie nieładnego słowa, ale za każdym razem miałam wrażenie, że to jest uzasadnione w tym momencie, po prostu, jakoś, no, tak było lepiej w moim odczuciu autorki. Ale mówię, ostatecznie chciałabym kiedyś mieć mowę gładką, po prostu ładną, być już na tyle w jakimś takim miejscu spokoju, gdzie nic nie doprowadzi mnie do sytuacji, w której będę musiała podkreślić przekaz w ten sposób. Teraz taka
przestrzeń, w której młodzi ludzie szczególnie, chociaż w ogóle wszyscy ludzie poszukujący, poszukują miłości, jest aplikacja Tinder. Jak myślisz, czego tam szukają? Nie wiem, no bo znam Tindera tylko i wyłącznie z opowieści ludzi znajomych, takich, którzy mieli z tym styczność i nie wiem, z tych opowieści wyłania się z kolei we mnie refleksja, że znowu chodzi o miłość, o akceptację, o jakiś rodzaj kontaktu po prostu z drugim człowiekiem. Wiem, że tam nie chodzi tylko o seks, że tam ponoć można sobie zdecydować, jakiego rodzaju formę kontaktu chce się z drugim człowiekiem uprawiać, ale w dużej mierze chodzi o ten seks i no nie wiem, no ja sobie po prostu jakoś, może jestem jakaś taka, no nie wiem, zacofana czy coś, ale nie wyobrażam sobie, żebym miała po prostu z kimś zupełnie, zupełnie obcym w krótkim czasie zetknąć się ciałem. I ja wiem, że jest wiele osób, które mówią, że po prostu ja tego potrzebuję, ja mam prawo, chcę się bawić, chcę rozkoszy. Spoko, wiem, że są takie osoby i mają do tego jakby pełne prawo. Tylko ja mówię, ja zawsze muszę zadać sobie pytanie, po co ja coś robię? I poszukać odpowiedzi nieco głębiej niż, bo tak chcę. To jest tania odpowiedź moim zdaniem, więc jakby tak zacząć grzebać, to mogłoby się okazać, bo rozmawiałam z paroma dziewczynami o tym, że gdzieś, czy zadawałam pytania po prostu, które przez, nie wiem, najpierw trzeba było przedrzeć się przez ten kożuch takich najprostszych odpowiedzi, właśnie takich mocnych typu, jestem istotą seksualną, mam prawo w ogóle używać swojego ciała do przyjemności. Tym bardziej, że taka idea jest jakby, mam wrażenie, taka pompowana silnie w tej chwili w świecie zewnętrznym. No i spoko, i można się na tym etapie zatrzymać, ale ja mam taką tendencję prywatną, że ja zawsze idę jeszcze dalej i zadaję sobie kolejne pytanie i ostatecznie ląduję zawsze w miejscu, gdzie się okazuje, że chodzi o pewien deficyt i gdzieś tam jakiś rodzaj braku kontaktu ze sobą i no mówię, padło za mało pytań czasami, moim zdaniem. Więc się realizuje takie różne sposoby na życie i one są ok, bo te pytania nie padły, ale może by się coś wydarzyło ciekawego w relacji z samym sobą, gdyby te pozostałe pytania padły, bo mogłoby się okazać, że właśnie, nie wiem, że tak naprawdę najbardziej na świecie osoba, człowiek, kobieta potrzebuje po prostu bliskości, która mogłaby absolutnie się na ten moment zrealizować, na przykład tylko i wyłącznie w formie rozmowy. Nie wiem, spotkać kogoś, może na przykład nie szukać partnera do seksu, tylko na przykład może poszukać, nie wiem, człowieka, bez względu na to, jakby siebie nie określał, z którym można by było się spotkać w rozmowie i na przykład, nie wiem, otrzymać stamtąd porcję jakiegoś takiego czystego, żywego wsparcia, które wcale nie wymagałoby od razu tej cielesnej gimnastyki. Nie wiem, no tak po prostu rzucam z ciekawością, no, jak to jest. Ja też uważam, że jestem stara w postrzeganiu Tindera, bo ja na przykład się martwię. No, martwię to się już o tych młodych, parka, nie? Już, oczywiście. Serio, naprawdę się martwię. To jest jakiś oczywiście mój fixum drydum, ale no, znam parę osób, które korzystają i są młode i ja się autentycznie martwię i zresztą wyrażam tę swoją troskę, mówiąc, słuchaj, uważaj na siebie. Ale rozmawiałam kiedyś na przykład z dziewczyną... Mam 50 lat, mogę się martwić. Ale rozmawiałam kiedyś na przykład z dziewczyną, która mi powiedziała, że ona aktywnie korzysta z Tindera. A też wiedziałam już o tych doniesieniach, prawda, że 70% kobiet nie czerpie na przykład satysfakcji takiej, po prostu krótko mówiąc, nie orgazmuje w momencie, znaczy dzięki penetracji. No i się zapytałam, czy ona ma taką przyjemność w sensie, że akurat ona należy do tych tam 30%, które oczywiście, że tak. No to powiedziała, że nie. No to się zapytałam, czy w takim razie ci partnerzy z Tindera po prostu no, mają w darze dla niej coś innego. A ona powiedziała, że nie. Ja mówię, no to ja mam wtedy od razu wielkie oczy. Mówię, to w takim razie na czym polega, po co to się robi? No i ona mi powiedziała, że jej wystarcza satysfakcja w jego oczach. Dla niej satysfakcją jest patrzenie, że on jej pragnie i że on
że on jest w szale ekstazy. No i na przykład takie wyznanie mnie strasznie smuci. No po prostu jest w tym coś dziwnego jakiegoś, takiego bardzo, bardzo smutnego i aż mnie w takim momencie boli, bo boli mnie kobiecość cała. No, nie wyobrażam sobie, żeby mnie mogło usatysfakcjonować coś takiego, aczkolwiek znam to, bo też nawet we własnych relacjach po prostu doprowadzałam do takiej sytuacji, dopuszczałam. Ale mówię, no może właśnie ta dojrzałość powoduje, że zaczynamy zadawać sobie pytanie, czy ja naprawdę tego chcę, albo po co ja coś robię i czy na pewno mi to, co dostaję, wystarcza. Czy mnie to karmi? No. To zawsze jest trochę o tym. Zostańmy w ciele, bo w rozdziale rozstanie piszesz, że rozstanie czuje się w ciele najbardziej, gdy to nas ktoś opuszcza. Moje ciało zna ten stan. Gdzie boli? No wszędzie. Tam wymieniam, jakie to jest poczucie i to jest... No mówię, to jest świetna praktyka, zanim będziemy zmuszeni żegnać ludzi, którzy odchodzą w zaświaty. Czyli zanim przeżyjemy to ostateczne takie rozstanie z kimś, to takie bycie, powiedzmy, porzuconym jest moim zdaniem taką wprawką do tego. Bo to naprawdę czasami sprawia wrażenie, jakbyśmy przestali żyć w pełni. No ale to ma ścisły związek z tą szaloną i moim zdaniem idiotyczną ideą dwóch połówek. O tak, oj, tu się zgadzam, bo tam składasz taki, postulujesz, żeby sobie wreszcie darować myślenie o tych dwóch połówkach. Tak, no wkręcono nas w jakąś totalną kabałę po prostu. To w ogóle nie, to jest zło, że my w ogóle mamy w głowie taką ideę. To od początku jest nie halo, tylko że ja w ogóle, no mówię, nie miałam w sobie jakiejś takiej przestrzeni, żeby sprawdzić na przykład to przekonanie. I to się stało no, w ciągu ostatnich lat. I po prostu, ale mój syn na przykład sam to odkrył, że to jest jakiś absurd. Jakie dwie połówki? Jak mogą, jak to, że ci, i też on na drodze jakby właśnie rozstania i cierpienia, że po prostu, że to wrażenie, że zostajesz połową siebie, nie pozwala tak naprawdę zadbać o siebie po rozstaniu. Że bardzo ludzie długo tkwią w tym takim wrażeniu i oni głęboko to odczuwają, że nie ma mnie, połowy mnie nie ma. No i jakie to jest takie smutne w relacji ze sobą, no jak nie ma, jak nie ma. No, nas rozstanie nie powinno unieważniać, bo my byliśmy, zanim spotkaliśmy taką osobę i będziemy po tym rozstaniu. No. Ała, poczułam to teraz, no bo to jest tak, to jest, mam też takie doświadczenie na koncie, ten rodzaj wyrwy i teraz jak to sobie tutaj przegadujemy, to przypominam sobie właśnie to myślenie, no jak ja mam teraz dalej żyć, tak. Nie? Jak bez? Jak zy było tak dobrze, a teraz to co będzie dalej? No i okazuje się, że po prostu było tak jak było. Było ciężko, potem było lżej, a potem było coraz lepiej. No właśnie. I to serce, to jest niesamowite, jak ja myślę o tym, o tych naszych sercach w tym znaczeniu takim, powiedzmy, metaforycznym, w tej przestrzeni na czucie do kogoś, czegoś ważnego, to, no to jest niezwykłe, jaki to jest odjazdowe miejsce w nas, że to naprawdę potrafi być w kawałki roztrzaskane, że masz wrażenie po prostu gruzu w tym miejscu, a potem się okazuje, że ono do końca, moim zdaniem, życia cały czas chce się składać i chce znowu wypełniać miłością. To jest niesamowite zupełnie. Aczkolwiek możemy sami zdecydować, nie podejmując jakiejś takiej, mówię, takiej, nie chcąc się ze sobą przede wszystkim porozumieć, możemy w ramach nieuświadomionej do końca, ale decyzji zabronić mu się złożyć. No i wtedy to życie jest ciemne, mroczne. A jakie ty praktyki stosowałaś, żeby, wrócę znowu do twojego określenia, te nowe fundamenty sobie postawić?
Ta pierwsza historia z hejem i z tym, że chorowałaś i w wielu, wielu, wielu przykładach doszłaś do wniosku, że to o to chodzi, że to nie twoje miejsce, już nie ta energia i po prostu nie stać twojego jestestwa więcej na to poświęcenie, nie? Oddanie, jakieś tam dedykowanie, albo co inni, albo bo muzycy czekają, albo słuchacze, nasi fani, albo podpisaliśmy kontrakt, a mamy trasę. No i tak, kolejna pigułka, ale potem kolejny antybiotyk i tak w kółko. No więc to nie. A w tym życiu osobistym, pamiętam jak 3 lata temu w tej książce też to wspominasz, opowiadałaś mi o tym, że się tak okładałaś kocami i poduszkami w domu przy swoim partnerze, żeby on nie widział, aż on ci w końcu powiedział, o co ty myślisz, Kaśka, że ja nie wiem, jakie ty masz ciało. No i byłam autentycznie zdziwiona. Jak to? Przecież tak dobrze, dobrze mi szło. Mamy tyle kocy i poduszek, no, on po prostu, wie. Moja umiejętność po prostu wypierania faktów no jest zadziwiająca, muszę przyznać. Naprawdę byłam przekonana, że świetnie to wszystko organizuję. Ale mówię, to jest głębsze, bo ja potrafiłam samą siebie zbajerować, że nie jest tak źle. Czyli, no mówię, nawet kiedy wychodząc z domu w tym większym lustrze omiatałam tak raz, dwa po prostu całość, to zawsze się ustawiałam specjalnie, żeby to omiecenie nie bolało. I potem i raz, dwa, trzy i myślałam sobie, no nie, no nie jest źle. I potem mówię, oglądałam te zdjęcia z koncertów, te jakieś filmiki, które ludzie bez przerwy wrzucają i się sobie, nie no Boże, to jest nie... Pewnie źle zrobił zdjęcie ten człowiek, że to jest niemożliwe, to nie jestem ja. Ale się okazało, że no ja. I to było też jakby... Ale to też było potrzebne, no bo mówię, u mnie ciało przyszło jakby na końcu. Że najpierw bardzo dużo się działo w głowie, bardzo dużo pracy wykonałam nad sobą i... Natomiast ciało ewidentnie opowiadało zupełnie inną historię i ono... No, na nie zwróciłam uwagę na końcu i to się właściwie teraz dopiero dzieje. A jak to ci przychodzi, to odklejanie kilogramów od siebie łatwo? Ja to robię w ogóle bez najmniejszej presji, bo całe życie powtarzałam, że muszę, o matko, nie udało się, o znowu, o Jezu, jestem beznadziejna. Natomiast w tej chwili robię to bardzo pomalutku, w jakimś takim, mówię, w takiej komitywie ze sobą. Ja na przykład się zaczęłam pytać siebie i swojego ciała, co ja lubię nawet w relacji z nim. Nie chodzi tu, broń Boże, o uciechy jakieś tam w alkowie, tylko po prostu, czy ja jestem osobą na przykład, która lubi jeść rano. I ja wiem, że różni mówią, od sasa do lasa są, po prostu chcesz znaleźć po prostu potwierdzenie, że twoja metoda jest słuszna, zawsze znajdziesz. Ale rozstrzał pomiędzy dowodami, przewodami naukowymi na temat dwóch skrajnych po prostu podejść, znaczy ten rozstrzał pomiędzy podejściami jest po prostu ogromny, a wszyscy mają papiery. No czyli wychodzi na to, że... Mają rację. Że wszyscy mają rację, ale jeżeli tezy są skrajnie różne, no to jak to jest w ogóle możliwe? Czyli dochodzi człowiek do wniosku, takiego chcąc się zakolegować ze sobą, że jedyną i najwyższą instancją jestem ja. Dla siebie, w takich kwestiach, czyli czy ja jestem osobą, która lubi jeść rano śniadanie. I znam przecież zasadę, że to najważniejszy posiłek, że trzeba rano, to jest najważniejsze, a potem połowa, a potem od tej wrogowi, tak. Tak. I muszę przyznać, że zaczęłam to sprawdzać, jakoś tak przypominać sobie, ja nigdy nie lubiłam jeść rano. Po prostu nie jestem głodna. Jedyne, co mnie interesuje, to też zajęło mi trochę czasu, żeby w ogóle usłyszeć, co mówi do mnie mój żołądek. Bo ja nie miałam nawet z nim kontaktu. Ja nie wiedziałam, czy jestem głodna, tak naprawdę. Więc to na pewno mi trochę czasu zajęło, żeby w ogóle zacząć czuć to miejsce, żeby wiedzieć, czy to jest głód, czy to jest na przykład smutek, czy to jest na przykład, nie wiem, że ja potrzebuję czegoś zupełnie innego, a interpretowałam to zawsze jako głód. Dlatego się tak załatwiłam, bo dla mnie wszystko świadczyło o głodzie. A teraz mam tak, że ja po prostu wiem, kiedy mój żołądek mówi do mnie, jesteś już głodna. Normalnie to czuję i to jest prawdziwy głód, taki, że ja wiem, że to się dzieje i wtedy zjadam. Ale na przykład nie katuję się, typu, że jak mam... Mój Paweł ostatnio robi taką super zupę i ona jest po prostu pyszna. I mamy takie większe miski, takie jak do ramenu i on mi nalewa serdecznie z serca prawie po czubek.
I ona jest pyszna. Dawniej miałam tendencję do tego, że po prostu żarłam, dopóki nie zjadłam. Potem się kładłam, żeby dać ulgę. Żeby się ułożyło. Żeby się ułożyło, a potem jeszcze mogę dofutrować. No a teraz mam tak, że jest pyszna i ja wiem, że jest pyszna, bo ja nawet jem już jakoś tak jakby przytomnie, ale wiem, kiedy mam się zatrzymać, bo wiem, że już tam w środku, w żołądku, tam już jest sytość. No i wtedy mówię, już nie dam rady więcej. I robię to bez żalu, nie, że mi ukradną zupę, że głupio nie zjeść. No nic z tych rzeczy, po prostu jem, kiedy jestem głodna i to jest niesamowite, że to jest po prostu proste. Ale z drugiej strony mam taki dzień czasami, że jakby chcę siebie tak jakoś, tak jak dziecko się czuje wtedy, że na przykład mam strasznie teraz taki intensywny, no ten rok jest bardzo dla mnie intensywny, po prostu nie zdawałam sobie sprawy z tego, że lubiąc własną pracę można po prostu się nią prawie załatwić, no. Bo wydawało mi się, że jak człowiek lubi, to się nie męczy, a jednak się męczy, po prostu jestem tylko człowiekiem, no właśnie. I jak jestem taka bardzo dużo zrobiłam i taka jestem, to na przykład chcę sobie zjeść taką jakąś, nie wiem, drożdżówkę albo słodycza. Ogólnie wiem, że nie szkodzą mi, bo też zaczęłam to rozumieć, że po prostu mnie boli na przykład, jak się najem słodycza albo jak się najem chleba. Kocham chleb. Ale to nie znaczy, że ja sobie teraz mówię, nie, już nigdy. Ja po prostu czasami świadomie decyduję się na ból, bo tęsknię za chlebem. I czasami chcę zjeść po prostu słodycza. Więc dlatego chudnę powoli, ale jednak chudnę. Właśnie jakoś tak bez przemocy. To jest zupełnie wspaniałe. Poza tym, no mówię, ja już teraz nie mam motywacji, żeby pasować do branży na przykład, że osoby w mojej branży wszystkie są szczupłe, no i telewizja nie lubi dużych, więc trzeba to zrobić. Miałam na przykład takie motywacje, że Jezu, jak ja wyglądam na scenie. Teraz to w ogóle nie jest taka motywacja, to jest po prostu, no nie wiem, to jest jakiś taki, no wiesz, jak to się dzieciakiem opiekujesz, nie? Że po prostu jesteś łagodna, kiedy upadnie, nie chcesz skatować dzieciaka, że upadł, tylko pomagasz wstać i mówisz spokojnie, zacerujemy portki, no po prostu. Do wesela się zagoi. Do wesela się zagoi, w ogóle nie ma sprawy, no nic się nie stało w sumie, poboli troszeczkę. Jest... I tak siebie teraz traktujesz. Tak, czyli to już nie jest w ogóle moja gra ze światem, tylko to jest moja zabawa ze sobą. Ktoś mi ostatnio powiedział właśnie, gdybym ja wiedziała to wszystko, co wiem teraz, mając 50 lat, jak miałam 20, Boże, jakie ja bym miała fajne życie. No, o Jezu, ja bym była super mamą, a jaką ja bym była ekstra partnerką, a jaka ja bym była w ogóle fajna, no po prostu... Mhm. Tylko, taka szczupła bym była. A szczupła bym, oczywiście. Tylko z drugiej strony, ja też widzę i ile rzeczy się wydarzyło, mówię, znakomitych w moim życiu, takich, których bym w ogóle nie, w marzeniach nawet nie wymyśliła. I one się stały i dały mi tyle radości, tyle szczęścia i taką wdzięczność we mnie wygenerowały potężną za to, co się wydarzyło. A wzrosło to wszystko właśnie na gruncie tej wieloletniej nieporadności takiej własnej. Czyli no nie chciałabym tego doświadczenia jednak zmienić. No, wiem, że bolało, ale kurde, no widzę w tym głęboki sens. A może w ogóle to życie na tym właśnie polega, że tu się nie da niczego przyspieszyć, że no przecież nie byłabym w stanie, nie wiem, nie byłam w stanie pojąć pewnych rzeczy, gdybym nie doświadczyła, tak. Nie da się tego z książek wziąć. Po prostu to, czyli nie ma się co obrażać na siebie, że o Boże, ty masz 52 lata i już jesteś w takim fajnym miejscu, tak ludzie do mnie mówią, a ja mam 60 i w ogóle jeszcze nie kumam. Ja mówię, ludzie, przecież to w ogóle nie o to chodzi. Ja jestem chwileczkę, ja jestem bardzo młodą osobą po zmianie, czyli u mnie wszystko jest świeże. I też cały czas wiem, że to się dzieje, no po prostu może natura tego życia właśnie w ten sposób wygląda, że tu jest tak, śmak i owak. I że jest coś fantastycznego w tym, że my możemy korzystać z pełnego wachlarza tych doświadczeń i emocji. Przecież tak sobie teraz myślę, że życie całkowicie wyzute z tych emocji, które postrzegamy jako nieatrakcyjne, no byłoby jakieś... Jak my byśmy rozpoznali, że jest fajnie, gdyby nie niefajne, no? Jak zobaczyć światło, jak nie znasz mroku? No właśnie. Nie. Czyli tak ma być i każdy ma swój czas i uważam, że nie wolno się obijać. Ja nie będę siebie okładać za to, że tak późno się ogarnęłam. Ja się cieszę, że się w ogóle ogarnęłam. I uważam, że jeden dzień
jeden tydzień przeżyty przed śmiercią, bo my nigdy nie wiemy, kiedy ona przyjdzie, ale przeżyty w takim rodzaju pokoju w sobie, jakiejś takiej radości, takiej lekkości, jest wart po prostu 70 czy 80 lat trudów. I tego ostatecznego po prostu tego przebudzenia do siebie samego po prostu. Warto, no kurde, nie wiem, godzinę przed śmiercią warto moim zdaniem spędzić bez ciężaru za splotem słonecznym. Jezu, ja w tej rozmowie naszej 3 lata temu płakałam, teraz zaraz będę ryczeć, bo mnie to bardzo przejmuje, co mówisz. Bardzo mnie to przejmuje. Ale jak mówisz o tym, że choć na chwilę warto, właśnie tę radość, lekkość poczuć, nie? Że to sobie teraz tak pomyślałam z żalem o tych wszystkich momentach, mimo wszystko, no bo już tu ustaliłyśmy, że trzeba tę drogę przejść, żeby wrócić do siebie, nie dać się już robić w bambuko i niczego z miłością nie mylić, tylko nazywać rzeczy po imieniu, ale dlatego, że doświadczenie nam podpowiada, że my wiemy, że to jest mrok, a to jest światło, bo to byliśmy tam, byłyśmy tam. I teraz jeszcze myślę o tych wszystkich nas, które, wiesz, są w tym momencie takie osoby, które są kompletnie w czarnej dupie i naprawdę nie wiedzą, naprawdę, byłaś tam, ja tam byłam, naprawdę nie wiedzą, w którą stronę postawić ten następny krok, nie? Że nie wiesz, od czego zacząć, nie wiesz, nie umiesz poprosić o pomoc, nic nie wiesz. I co wtedy? Czy jest jakakolwiek jedna mała rzecz, którą byś tutaj wrzuciła jako koło ratunkowe? Ja to bym pierwszy krok właśnie, bo czasami rzeczywiście nie wiadomo, dokąd iść w życiu i na zewnątrz i w tym wszystkim, co nas otacza, ale jest bezpieczny jeden mały pierwszy krok, czyli skierować go do środka. Po prostu. Nawet właśnie po to, żeby zadać sobie pierwsze pytanie, takie najprostsze. Czy ja tak chcę? Na przykład. Czy ja to lubię? Czy mi się podoba to miejsce, w którym teraz siedzę, z kim siedzę? No i tutaj jest bezpiecznie, bo nikt nas nie będzie z tego rozliczał. Z odpowiedzi na to pytanie możemy bardzo długo czekać na odpowiedź, aż ona się pojawi w nas. Ale to jest ruch do wewnątrz. A tam jesteśmy po prostu rządem, krótko mówiąc. Czyli my tam mamy władzę. I ja uważam, że na początek na przykład to, bo my czasami wiemy tylko, że jest niewygodnie, ale właśnie nie wiem, no kurczę, już zaczynamy się zastanawiać, jak nie wiem, jak spakować walizki, jak nie wiem, i co z kredytem, ale to są wszystko nasze działalności, aktywności zewnętrzne, a my mamy tyle, kurde, w środku właśnie do omówienia ze sobą. No. I ja bym na przykład od czegoś takiego zaczęła, po prostu. A ja potem już czuję tę następną obawę, bo tam też byłam, że nawet jak znajdę odpowiedź na to pytanie, czy tego chcę i na przykład wiem, że już tego nie chcę, to co mam zrobić dalej? Bo teraz właśnie wyjeżdża to wszystko. No nie, przecież nie odejdę z tej pracy, bo mam dzieci w szkole, bo mam kredyty, no bo moi rodzice chorują, więc muszę mieć pieniądze na pomoc w ich leczeniu. Wiesz, potem wkracza żyćko, nie? Jak tak na chwilę wyjdziemy z tego siebie. I to w ogóle nie jest nasza wina, że my tak myślimy, bo też chciałam właśnie to powiedzieć, że ja sobie uświadomiłam, że to nie jest w ogóle żadna moja wina, że ja tak długo byłam w dupie. To przecież nie była kwestia mojego wyboru. Ludzie robią tak, jak potrafią. Czyli na przykład to jest bardzo ciekawe podejście, czyli wszystkie rzeczy, to w jakie relacje się pakujemy, to gdzie lądujemy ostatecznie w codzienności, można traktować o ja głupia, o ja w ogóle nieogarnięta, albo ja nieogarnięty i głupi, idiota, tylko możemy na przykład sobie powiedzieć, ej, to wszystko były moje sposoby, na takie wpadłem, bo chciałem żyć i być szczęśliwy, szczęśliwa. Czyli można spojrzeć na to, że my sobie naprawdę od dziecka próbujemy po prostu radzić. No, nie znamy wszystkich metod świata, my wielu rzeczy jeszcze nie wiemy, albo jesteśmy w takim miejscu, gdzie nie mamy w ogóle szans się tego dowiedzieć, bo nie mamy nawet pół książki na półce. I to też jest okej. Okay. Więc skąd mamy pewne rzeczy wiedzieć? Po prostu mamy pewną wiedzę, posiadamy, coś widzieliśmy, coś słyszeliśmy, coś nam ludzie powiedzieli.
Czyli mamy taką bazę w sobie właśnie przekonań. I w obrębie tego katalogu próbujemy po prostu być szczęśliwi. Jakoś żyć. No przetrwać. Tak, czyli po prostu to są nasze metody na radzenie sobie po prostu z życiem i ze sobą. Czyli nie możemy siebie katować i bić i, mówię, obrzucać inwektywami za to, że tak bardzo zależało nam na szczęściu, że tak bardzo chcieliśmy po prostu być szczęśliwi. Bo zawsze u podstaw każdej naszej decyzji mam wrażenie, że jest to pragnienie, żeby po prostu żyć, żeby być szczęśliwym. No ale no mówię, no mamy takie, a nie inne narzędzia, takie, a nie inne dane na ten moment i po prostu okazuje się, że nie lądujemy w miejscu szczęśliwości, bo nam brakowało jeszcze jakiegoś fragmentu wiedzy albo zmęczenie nie było jeszcze tak duże, żebyśmy wreszcie stwierdzili, że nie chcemy już tak, że widzimy, że coś tu jest nie halo. No, a wiesz, co tutaj teraz za chwilę wjedzie? Właśnie to, że dużo tutaj o tym sobie rozmawiam od lat, o tych granicach, nie? I ty też poświęcasz w autentyczności czas, miejsce w tej książce temu tematowi, bo piszesz tak, kiedy mówię, że zajmuję się sobą, bardzo szybko pojawiają się strażnicy, ja znam więcej strażniczek, którzy własną piersią bronią wartości poświęcania się dla dobra innych, dla ogółu. To też jest takie, to też jest o tym, że ten świat zewnętrzny zaraz nas do szeregu z powrotem wepchnie. No i a co z tym zrobić? Jak powiedzieć, a właśnie nie. Ale w ogóle gdzie ta nawet, odwaga? Ale wiesz, na czym to polega, że my nawet nic nie musimy mówić temu światu. Świat sobie żyje i robi, co uważa. Ludzie, którzy są zaangażowani i oni też mają, moim zdaniem, dobre motywacje. Oni by chcieli lepszego świata, więc oni są zaangażowani w różne aktywności, oni robią i oni myślą, że to jest słuszne. I dla nich jest to słuszne. Ale na przykład, jeżeli ja stwierdzę, że dla mnie nie, że dla mnie wartością nadrzędną w tej chwili w życiu jest zrozumieć, chcę wiedzieć, kim jestem po prostu. I dla osób, które są aktywne bardzo na zewnątrz, jest to abstrakcja, jest to zaniechanie, jest to po prostu grzech. I właśnie o to chodzi, że ja nie muszę nawet im się z tego opowiadać. Przecież to jest takie odkrycie. Bo skąd w ogóle przy... Okej, tak się nam mówi. Dlaczego pani Katarzyno i ja od razu na baczność, oj, przepraszam, bo ja w ogóle i nagle dochodzi do ciebie, że skąd w ogóle to przekonanie, kolejne przekonanie, że ja muszę jakiemuś światu, którego nawet nie znam, mówić, że ja teraz coś. W ogóle, szczerze mówiąc, to też jest bardzo ciekawa gra. To, Jezus, to mi rozwaliło kiedyś łeb, jak sobie uświadomiłam, jaki świat. I ja wiem, że to zabrzmi kontrowersyjnie dla wielu osób, ale fakty są takie, że kiedy siedzę w domu, tu i teraz, i używam wszystkich swoich zmysłów, żeby określić swoje położenie, to tu nie ma żadnego świata. To są fakty. No tak. No ja, tak jak pisałam kiedyś w jestem piosence. Jestem ja i mój tyłek. No, no niestety, takie są fakty. Jak wejdzie osoba, czyli człowiek, mąż, albo ktoś zadzwoni, to pojawia się dodatkowy element tego, gdzie jestem teraz. I wtedy będę mogła zareagować, albo mogła nie zareagować, będę mogła coś zdecydować. Natomiast tak jak siedzę w domu, to mówię, to tak niesamowicie pomaga zrozumieć, że ja wiem, że istnieje Azja, ale jakbym miała być szczera, nie mam na to żadnych dowodów, kiedy siedzę w pokoju. Żadnych. No to są fakty. Ja jadę do Azji, ja wtedy ją widzę. Ja mówię, o, jest Azja. Widzę ją. Ona jest. Okay. Ja ją czuję. Ja mogę używać zmysłów, żeby ogarnąć wzrokiem, słuchem, smakiem, węchem Azję. Ja wiem, mam żywy dowód, nie pochodzący z albumów, zdjęć i filmów. Ja sprawdziłam, że ona jest. Byłam tam. Doświadczam Azji. I żeby było śmieszniej, to też właśnie było takie odkrycie, jak byliśmy w tej Azji, że siedzieliśmy w tej Azji i ja nagle sobie uświadomiłam, że nie ma żadnej Polski. No, no bo tu, gdzie jestem, gdzie kolendra po prostu pachnie, to ja nie mam żadnych namacalnych dowodów koperek na nie to. Ma znaczenia. Po prostu ja nie mam obecnie żadnych dowodów na to, że istnieje, w ogóle, że tam jest moja mama, że tam jest mój syn. Nie ma tego, po prostu nie ma. No. Ja wiem, że to brzmi idiotycznie, ale jakby tak sobie czasami, mówię, to się robi w ramach takiej zabawy z własnym umysłem, żeby właśnie ten umysł, który tak bardzo jest przekonany o tych wszystkich rzeczach, żeby tak go troszeczkę zażyć, no, żeby powiedzieć mu,
tak? Tak? A pokaż mi tu. A ta głowa taka jest przekonana, taka pewna, a ja nagle do niej mówię, a gdzie to masz? A gdzie ty tu widzisz coś? I ona wtedy, i to jest niesamowite, bo naprawdę ten mózg biedny w pewnym momencie robi się taki zdezorientowany. I to jest po prostu świetne. Świetne uczucie robić w konia własny umysł. Dobre serce i rozum w tym. W ringu. Czy na ringu, jak się mówi, ja nigdy nie wiem. W ringu. W ringu. Może. Chyba w ringu, nie wiem. Kasia, a z którego miejsca w ciele pisałaś tę książkę? Nie mylić z miłością. O, no to no, ja nie piszę takich rzeczy z głowy. Ja po prostu wiem, że ja się muszę poddać. Zabrzmi jak wariatka trochę. Ja wiem, że dla niektórych osób w ogóle nie ma czegoś takiego. Jest mózg i do widzenia. Ale jednak jak ja siadam do pisania książki albo do pisania tekstów, to ja tak jakby schodzę gdzieś niżej. Na pewno. Czyli ja lubię wierzyć, że ja chcę, żeby mną pisało coś. Nie wiem. Bo wiem, że w tym swoim małym umyśle po prostu pewnych rzeczy albo nie wiem jak je napisać. I przyrzekam, że mam czasami takie wrażenie, jak potem czytam to, co napisałam, jak mi przysyła wydawnictwo, żeby przeczytać i sprawdzić już takie gotowe, to ja jestem w ogóle wielokrotnie w jakimś szoku. Ja nie wiem, jak ja na to wpadłam. Ja nie wiem, skąd akurat taki zestaw słów. To się po prostu pisze. Ale no mówię, biorąc pod uwagę to, jakich kwestii w wielu rozdziałach dotyczy ta książka, no to muszę powiedzieć, że w tym całym przekwitaniu, w tej straszliwej, potworzastej menopauzie, której się tak bałam, jak my wszystkie, która miała być końcem, która miała mnie na margines wywalić z kopa, która miała uczynić życie gehenną, ja właśnie w tym po prostu pisząc tę książkę, tak jak... Odpaliłaś. No kurde. No co mam powiedzieć, że nie? No naprawdę, ja nie wiem, na czym to polega. Się śmiałam i... nie chcę się wdawać w szczegóły, no bo to już jest takie... Ale szczegóły są najfajniejsze. No wszystko mi wróciło, no. Miałam uderzenia, nie mam uderzeń. Nie miałam. Nie miałam, tego mam. W sensie, no... Rozumiesz, ja myślałam, że wszystko jest pozamiatane, a ja normalnie weszłam w pewnego rodzaju dawną regularność. I to jest dziwne. Mało tego, już myślałam, że jestem jakaś taka właśnie, no nie, już nie pohasamy. Mieliśmy ten taki czas, kiedy w ogóle mnie jakoś kompletnie sypialnia nie wołała. Żadne tam, no w ogóle, no nie, jakaś taka byłam zwinięta do wewnątrz, taka... Nie chciało mi się w ogóle mi się nie chciało żadnych wrót otwierać. A tu nagle po prostu, no ta książka, no czyli to jest ciekawe, bo może to działa na tej zasadzie, że my wszystko po prostu mamy. Czyli na przykład jeżeli poddajemy relacje, poddajemy związek i mówimy, nie kocham już tego człowieka, to może zanim podejmiemy decyzję o tym, że nara, to może właśnie, jeżeli ja piszę książkę i zaczynam wspominać dawne uniesienia i piszę o seksie, którego nie uprawiam, ale nagle piszę o tym, czyli podbrzusze reaguje, no nie ma bata, no przynajmniej, no po prostu bierzesz temat, zaczyna ci wyobraźnia się uruchamiać, zaczynasz sobie myśleć tym tematem, przypominasz sobie, odpalają ci się jakieś takie, no mówię, po prostu pudełeczka, które były zakurzone i pod szmatami w głowie i nagle okazuje się, że to wszystko jest żywe, że to jest, że to nie jest tak, że tam się pospali wszyscy pod pępkiem, no nie. Tam można normalnie wejść i włączyć muzyczkę i zatańczyć. To jest zupełnie odjazdowe. I do mojej właśnie wydawczyni powiedziałam, że kurde, coś dziwnego jest, jak piszę tę książkę. No w ogóle jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Ja mówię, może ona, jeżeli się okaże, że jakaś inna kobieta, czytając tę książkę, nagle stwierdzi, że podniosła się, że była jak ten cięty kwiat w wazonie, któremu wystarczyło zmienić wodę i on się uniósł znowu, a przecież jest martwy z zasady, prawda? Więc uniósł się, podniósł łebek. To jeżeli tak to zadziała na jedną albo 10 kobiet, to może książka powinna stać w aptekach, a nie w księgarniach. Słuchaj, teraz się zmieniła władza, może stanie na poczcie. Była, moje poprzednie były na poczcie. Jestem zaszczycona, kiedy na poczcie stoi książka.
No właśnie, no to czas teraz i na apteki. No nie, ale gdyby się To by okazało, było że wspaniałe. wystarczy tylko przemyśleć, albo na przykład właśnie, nie dokończyłam, zamiast poddać związek, to zanim to zrobimy, to zawsze możemy zrobić, spróbować sobie przypomnieć. Ale może sobie nawet spisać. Dziewczyny, piszcie książki. No może... Albo tak, bo ja to zawsze podkreślałam i nadal tak uważam i jestem tego pewna, że gdyby każdy z nas, każdy człowiek zdecydował się na taką otwartość i chciał powiedzieć swoją historię, ale tak szczerze, opowiedzieć o sobie, bylibyśmy wszyscy poruszeni głęboko i zachwyceni i zainspirowani. I mało tego, wylądowalibyśmy tam, gdzie ja notorycznie ląduję, w tym takim miejscu, gdzie okazuje się, że my jesteśmy zjedni. Zjedni. Zjedni jako z jednego źródła. Tak uważam. Wiesz, my i zwierzęta. Zobacz, kto tutaj mi wskoczył na kolanka. Zobacz, jest Soko, mój przyjaciel. Poznałaś go przed nagraniem. Tak, poznałam go przed nagraniem. Bardzo grzecznie siedział tutaj cały czas. Wspaniały asystent. Przyszedł już pod asystent, po prostu wspaniały człowiek. Człowiek, jestem ciocią Magdą. Gdzie są twoje wariaty? Moje poza za drzwiami tutaj, bo no. Bo nie byłyby takie grzeczne. No nie, duży pies, duży labrador jest po prostu, on ma 1,5 roku. I jest to taki czas. O, to sobie wzięłaś. No, to jest... Ulala. To też jest nauczyciel, no po prostu, jakże on pięknie oducza przywiązania jakiegokolwiek. Po prostu ja do niczego nie jestem przywiązana, ja wiem, że wszystko jest tutaj zagrożone i wszystko w, o matku, w tak, tym domu. To uczy pokory, to prawda, tak. Bo on po prostu ogonem albo zębami narusza każdą po prostu, każdy element tej przestrzeni. I co, ja będę płakać, ja się będę złościć na tą istotę, która tyle radości przynosi? No nie, no po prostu jest nastolatkiem i szaleje, no. Rozumiem to. Znałam nastolatków i byłam nastolatką. Tak, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto tam nie był, nie? No. I niech albo pierwszy ta, rzuci kamieniem, nie kto nie zeżarł buta nowego. Mam jakieś kamienie tutaj w biurze, bo ja nigdy. Ale może czegoś. Ja mężowi bardzo często kupi sobie nowe adidaski, a ja po prostu no nie mogę się powstrzymać i ja mu to zjadam. Nagryzam mu buty rowerowe. A co? No właśnie, a dlaczego nie? Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Naprawdę, bardzo. Znowu Ci dziękuję. Jeśli nosoterapia, kochane i kochani, czyli ta godzinka tutaj z Kasią, dała Wam choć minimum wiary w to, że ten krok warto zrobić na początek do siebie, w swoim kierunku, to po prostu czas to zrobić, no bo znowu czas nie będzie. Czas i tak upłynie, no właśnie, nic się a nie poza stanie. Tym, to nie jest, będziemy... Słuchajcie, bo to nie jest jakaś taka możliwość dla jakichś wybrańców. Nie. Mało tego, to w ogóle nie jest... Ja nie widzę tego w kategorii siermięgi i wielkiego po prostu trudu, że to jest jakaś strasznie trudna podróż. Używam takich określeń, ale to w ogóle nie o to chodzi, bo po prostu niektórzy... Każdy to ma. To nie jest tak, że my idziemy czegoś poszukać, my idziemy przypomnieć sobie, czyli my wszyscy to mamy jako ludzie. To nie jest... Tu nie ma wejścia tylko dla lepszych, jakichś lepszych. Nie. To jest... My wszyscy mamy do tego prawo i my wszyscy mamy do tego umiejętność i wszyscy mamy w sobie to, co powinniśmy sobie przypomnieć, czyli kurczę, no nie chcę brzmieć jak nawiedzona, ale zasadniczo to w sumie wali mnie to, że tak będę odbierana. Po prostu ja wierzę, ja jestem tak, ja tak bardzo wierzę w nas. I mówię, w nas, ludzi, no nie dam sobie tej wiary odebrać. Ja po prostu jestem tego pewna, że za tymi kolcami, za tymi murami, bo niektórzy się tak mocno muszą okolcować i obudować. Wiem, że ludzie robią czasami straszne rzeczy, ale to nie oznacza, że są straszni. Nie wierzę w to. Wiem, że gdzieś tam głęboko jest ten pręcik w każdym jednym człowieku, nawet takim, który jest uznawany za potwora przez zewnętrzny świat. To nie jest... Jego czyny mogą być straszne, ale czyny to też nie jest on. Tam w środku, za tymi zasiekami jest ten fragment, który wszyscy mamy w sobie i po prostu kropka i do widzenia, dziękuję, pakotek. Pakotek. Pa, pakotek. Pa, pa. Kasia, dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Całus i ten. I w sumie degrengolada w życiu.
ma czemuś służyć. No jasne. To jest też trochę. To jest też trochę. Wszystko mija nawet degrengolada. No. Otóż to. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Całuję i do zobaczenia. Dziękuję. Pozdrawiam bardzo Państwa. Pa. Pa. Nic dodać, nic ująć, co ja się tutaj będę teraz jeszcze dopowiadać. Dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że się troszeczkę podbudowałyście, podbudowaliście. No, a teraz po prostu krok do siebie i będzie dobrze. Całuję, dziękuję. Cieszę się, że subskrybujecie w moim stylu. Wiko, nie hałasuj. Cieszę się, że jesteście z nami, że komentujecie, no i te łapki w górę też się pojawiają. Całuję, dziękuję, do zobaczenia, Wiko, w następny wtorek.